Dzień dobry, dzień dobry. Nie, to nie jest kanał pana Jacka Ciszaka. To my, tak, żeśmy podkradli mu muzyczkę, tylko w związku z tym, że jesteśmy w tak pięknym miejscu zresztą, które on też bardzo polecał. Bądźcie z nami, będzie się działo. Oczywiście już widzieliście, że zanim dojechaliśmy, to już się działo. Do zobaczenia później. Tak, ten początek to jest naszego idola, pana Jacka Ciszaka. Myśmy tam podkradli mu troszeczkę, ale tak specjalnie. Zresztą dzięki niemu dużo więcej wiemy i potrafimy zrobić z nartami. Ale my niestety amatorzy totalni, mimo wszystko dziękujemy panie Jacku. Dzisiaj pogoda nam nie sprzyja, zobaczcie, jest biało. Śnieg pada, nic nie widać, jeździ się przez to dużo ciężej, dość głęboki śnieg jest, ale my się nie poddajemy, jeździmy dalej. No nie będzie tak pięknie widoków, nie będziemy dzisiaj widokami się zachwycać, ale trudno, będziemy walczyć. No jedziemy. No, trochę światła. Widać już, po czym jeździmy. Musimy sprawdzić, ile jest stopni, ale jest naprawdę mrozik. Broda mi zamarza. Ja muszę pomrugać. A? Pomrugać? Bo mi śnieg naleciał do oczu. To musisz okularów używać. Gogli. Ale ja nic nie widzę, albo, nic. Albo okularów przeciwsłonecznych. No. Chwila dla łód, ale zobaczcie, się zrobiło. Nic nie widać. Nawet dołu nie widać. Trudno. Idziemy w przepaść, bo tam jest przepaść. Tam jest przepaść. Jakoś zjedziemy. Chyba. Czekaj, bo jadą tutaj o podobnym poziomie jak my, więc słabym. Jedziesz, Asia. Wierzcie mi, że my naprawdę nie jeździmy dobrze, więc dla nas jazda tu po tym czerwonej trasie to jest nie lada wyczyn. I jak tam? Trochę się rozjaśniło, widać gdzie się jedzie, można pojechać teraz trochę fajniej. Jedyny minus, dużo ludzi wróciło z lodowca, podejrzewam, że tam jest paskudna pogoda i zrobiło się tutaj dość gęsto, jak widzicie. Fajnie światło teraz jest, no bardzo widać dobrze. Fajnie mi się jechało teraz. Ale lód! Słuchajcie, tak nie widać tych budl, kul.
Pięknie. Niestety przez moment widzieliśmy, już leciał helikopter po kogoś. Szkoda, jeżeli tu się dzieje jakaś krzywda. Na wszystko zjechałem, że aż mi uszy zapchało. Zrywa się wiatr, taki zimny. O, słyszycie pewnie ten wiaterek. Wyobraźcie sobie minus 10 i ten wiaterek. Jeżeli ktoś się dobrze nie ubierze, to jest koszmar. Dobra, jedziemy. Musiała cisnąć. Pełnym piecem. Moje uda. Och, ale sobie dałem. Ale ostatni zjazd to tak sobie pozwoliłem trochę. Może ostrzej. Co się stało? Moje ulubione miejsce. Zawsze. No, skoro lubisz. Staram się. Chodzimy. Po trudach narciarskiego tygodnia padliśmy na kolację jedzonku. Zaczynamy oczywiście małym piwkiem i za chwilę pokażemy wam, co dobrego będziemy tu jeść. Oczywiście będziemy starać się jeść coś austriackiego, no bo w końcu tu jesteśmy. Dowiedziemy się za chwilę, już jak będziemy coś tam jedli. Więc obiadek przyjechał, no przyjechał, przyniósł kelner. Słuchajcie, same smakowitości austriackie. Naprawdę nam smakuje. Po trudach tutaj narciarskich coś pięknego, więc każdemu polecam. Samy, bo jednak po takim wysiłku ogromnym zjeść coś dobrego. Podobno jest tu bardzo dobra kolonka. Słuchajcie, ale niestety trzeba ją zamówić dzień wcześniej. Więc obeszłem się smakiem, gdzie jestem ogromnym fanem kolonki. Widać. I widać. No trudno. Więc jak widać, smakowało bardzo. Zjedzone wszystko, prócz tego knudla do końca. To jakoś nie moja bajka, że tak powiem. Mało mięsa w nim. Asia jeszcze tam się męczy. Słuchajcie, Asia ma wiener schnitzel. Z kluskami. Z kluskami, oczywiście zwiebel, cebulka. U mnie była
szyneczka, kawałek szynki, karkówka i dąbowa kiełbaska. Nie będę wam tutaj udawał, że potrafię to po austriacku powiedzieć, bo nie potrafię. No i ten knödel, który mi tam nie za bardzo smakował. Do tego kapustka kiszona i świeżo starty chrzanik. Pierwszorzędna sprawa. Jesteśmy naprawdę, że tak powiem, po kokardę na jedzenie. Ja już nie mogę. Asia nie daje rady. Nie. To jeszcze raz poproszę. Bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze jeden. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Jest kusy, ja ale to tak pięknie wygląda. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. No my obżartuchy oczywiście. Zobaczcie jaki deser. Chcieliśmy spróbować, ale już domawiamy następne, bo... To jest tak piękny. Tak ładny i tyle dobroci tam, że trzeba to jednak więcej dać.